Cześć! W dzisiejszym odcinku przedstawię Wam kilka wagonów węgierskiej firmy Albert Model w malowaniu PKP Cargo. No właśnie, myśl przewodnia, jaka jest tego odcinka, o tym później. A na początek, we wstępie, skorzystam tak naprawdę tutaj z katalogu, z prezentacji planu wydawniczego tych modeli węgierskiej firmy na 2024 rok. Katalog znajduje się na stronie trainstipo.org. Dlaczego? Dlatego, że choćby tutaj parę szczegółów jest, naprawdę jest to forma mocno skrótowa, co tu jest na ten temat, co jest napisane na temat samego wagonu wyprodukowanego w Polsce, eksportowanego na Węgry i do Czechosłowacji. Oczywiście mnóstwo tych wagonów jeździło w Polsce, ale o eksporcie też warto wiedzieć. No w chwili obecnej, jak stwierdza tutaj autor tej notatki, jeżdżą te wagony o wielu więcej krajach, w tym widoczne są również w Niemczech. No, jak rozumiem, to oznacza, że pewnie ten katalog był gdzieś szykowany na rynek niemiecki. Dziwne, że w języku angielskim. Ale istotne jest też, całkiem istotny jest ten ostatni akapit. Tak naprawdę zawiera informacje, z których nie zdawałem sobie sprawy. Nikt po prostu nie wzmiankował tego i w jakiś sposób mi to nie wpadło w pamięć. Nieistotny może specjalnie szczegół, ale to może też warto wiedzieć. Wagon składa się aż 77 części i tu w tym momencie pamiętam, jak była dyskusja na temat ceny pierwszych Y-ów Robo ładnych parę lat temu, wagonów 112A, dlaczego one są takie drogie, one były tak kilkanaście czy 20% drożej jak wagony konkurencji innego typu. Było to argumentowane tym, że są wyposażone filigranowe detale, że sam wagon chyba z ponad 100 części się składa i złożenie takiego modelu musi kosztować. Tu się okazuje, że niezbyt duży wagon towarowy składa się z aż 77 części, do tego forma jest wariantowa, są dwa różne typy ścian czołowych i dwa różne typy wózków. No, dwa różne typy wózków to można pewnie wykorzystywać między różnymi modelami i tutaj Albert Model pewnie niespecjalnie musiał się nastarać. Natomiast z pierwszej informacji warto sobie zdawać sprawę. Dalej to, że rama wagonu i te cylindry pneumatyczne są wykonane z metalu, tego nie wiedziałem, natomiast jest coś, co nie jest tu wspomniane, otóż to, że pierwsza edycja modeli, które były robione na zamówienie polskiej firmy PMR Modele, miała to pudło wychylne, mechanizm się jednak nie za bardzo sprawdził. Stąd tylko pierwsza partia, od kolejnej partii już to wszystko jest nieruchome, tego mechanizmu wychylnego pudła nie mamy. Także to taka informacja ode mnie. Do tego po rekonstrukcji tamten wagon jest ciut innych wymiarów. Nie pamiętam, która konstrukcja, czy ta z wychylnym pudłem, czy ta bez. Jedna jest minimalnie dłuższa, tam jest milimetr, może dwa. Coś takiego gdzieś można zobaczyć. No dobra, to tyle może tematem wstępu. Oczywiście musimy też spojrzeć w sam katalog i ja Wam powiem, co zobaczymy w tym odcinku. Zobaczymy nie tylko wagony PKP Cargo polskiego oddziału tej firmy, ale również czeskiego. To, co tu widzimy, wagon PKP Cargo International, i to jeden mamy zarejestrowany w Czechach, drugi zarejestrowany na Słowacji, a do kompletu jeszcze coś Wam tutaj pokażę. Tu na samym dole mamy polskie wagony na ostatnich dwóch stronach w ten sposób, czyli tu są PKP Cargo i
i inne wyprodukowane na wyłączność firmy PMR modele. W tym odcinku pokażę Wam te granatowe, przepraszam, niebieskie wagony. Pudełka z modelami, które Wam zaprezentuję. Para wagonów PKP Cargo, one są zopakowane właśnie w podwójne opakowania. Tak w zasadzie ponad 90% emisji na wyłączność PMR modele było pakowane. Są również pojedyncze sztuki zamawiane przez PMR modele, ale gro to były zestawy dwuwagonowe, tak, żeby stosunkowo szybko móc budować zwarte składy. To stosunkowo szybko to jest oczywiście pojęcie umowne, bo to stosunkowo szybko w przypadku wielu konstrukcji wagonów oznacza parę lat. Dwie wytłoczki steropianowe, pod spodem tu nic nie ma, żadnej instrukcji, żadnego opisu wagonu, nic. Woreczki z częściami do montażu, tego też za dużo nie ma, jakieś tam węże, sprzęgi. Modele są w pudełkach bez sprzęgów i zawsze tak pakujemy, jest to czasami dosyć kłopotliwe. To są te para modeli, to są dwa pojedyncze modele PKP Cargo International. Później zobaczymy, że one się niewiele różnią. W praktyce pewnie gdzieś widząc w sznurze pomieszane te wagony byśmy tego nie zauważyli. Wyglądają w praktyce podobnie, niemalże tak samo, ta sama barwa, podobne logo, oznaczenie u nas też, przecież to logo PKP Cargo jest różne, PKP Cargo Logistics, PKP Cargo, grupa PKP i tak dalej, też to czasem bywa. A jako piąty wagon, od tak z ciekawości, pokażę Wam wagon Tenutado, dziwnym trafem pomalowany dokładnie w te same barwy i na tym się zastanawiam, co spowodowało, że akurat ma takie barwy. Te wagony, które znam, które mam już w swojej kolekcji tego słowackiego, może nie tyle przewoźnika, co pulu taborowego, są z reguły malowane w barwach czarnych z żółtym właśnie logo Tenutado. Tu mamy wagon niebieski, tak jak tamte. I zastanawiam się, czy jest jakiś związek między tymi wagonami, oprócz oczywiście tej samej konstrukcji. No dobra, to Wam pokażę. Wagony pojedyncze, dokładnie tak samo zapakowane, ta sama steropianowa wytłoczka, którą Albert Model używa do pakowania swoich wagonów, a temat różnych kształtów i rozmiarów wagonów załatwia tymi blokami styropianu, które są o różnym kształcie, tak żeby to po prostu docina bloczki, żeby dopasować i zabezpieczyć, zablokować model. Także tak to jest robione. Zawartość każdego pudełka ta sama. Przy tej prezentacji modeli zapomniałem jednej rzeczy, opowiedzenia o pudełkach, o opisach na pudełkach i wytłumaczenia sposobu numeracji. Na ten temat już kiedyś opowiadałem, teraz może jeszcze malutkie słowo. Otóż numer katalogowy danego modelu związany jest z numerem inwentarzowym wagonu, czyli z grupy akurat numeracji 9300. Odwrotnie są pudełka, ale to dlatego, że ja już wypakowałem modele z pudełek i z reguły, żeby mi zajmowało mniej miejsca, to wkładam jedno w drugie, odwrotnie tak robię z tego typu pudełkami, jest po prostu wygodniej, ale już teraz odwróciłem i pokażę. Numery wagonów 6701 to jest grupa, stąd pierwsze cyfry numeru, pierwsze dwie odnoszą się do tej grupy, a kolejne cztery to jest numer kolejny, danego w tej grupie danego modelu i zwróćcie uwagę, że modele mają zestawy podwójne mają dwa numery katalogowe. Pierwszy numer katalogowy do samych modeli, dokładnie według tej zasady,
A drugi numer katalogowy to danego zestawu, i tutaj też jest w jakiejś grupie, tylko grupa już jest uogólniona, nie jest to 67, tylko szóstka. Pierwsza cyfra jedynie wskazuje na grupę, szóstka, dziewiątka, tak to bywało, i kolejny numer zestawu, numer 39. Także tak wygląda numeracja. Modele wykonane na wyłączność PMR, modele mają polskie opisy, natomiast te, które są samodzielną inicjatywą Albert Model, a takie z tymi PCI, czyli PKP Cargo International oraz ten UTADO, mają opisy w języku, cóż, węgierskim. Tak, poza tym mamy VKM, mamy serię wagonu, mamy typ, mamy przewoźnika, epokę i numer inwentarzowy. Z tego względu nie mam strachu wypakować wszystkie modele naraz i je gdzieś wystawić, ustawić na makiecie, bo wiem, że nie będę miał problemów z zapakowaniem tego do właściwych pudełek. Wszystko jest dokładnie opisane. W przypadku modeli pojedynczych numer katalogowy jest jako zestawu i modelu jest dokładnie ten sam, czyli nie ma takiego numeru zbiorczego dla zestawów. Co jeszcze istotne, w przypadku pudełek naklejki są z obu stron, nieważne jak zapakujemy to, to będziemy, jak ustawimy, ułożymy, położymy na półce, ustawimy na półce pudełko z modelami, to i tak będziemy widzieć, co znajduje się w pudełku. Trochę brakuje na tych pudełkach może jakiegoś rysuneczku poglądowego, schematycznego konstrukcji modelu, tak jak jest to w przypadku Pico czy Roco. Stąd wyszukiwanie właściwych modelek w dużej grupie kilkudziesięciu pudełek nie jest najprostsze. Po prostu trzeba czytać opisy, a nie można szybko wybrać właściwych od razu pudełek do sprawdzenia, co jest w środku. No i właśnie w ten sposób wypakowane wszystkie modele. Wypakowałem je wszystkie naraz i proszę bardzo, tak sobie tutaj poustawiałem. Jak później będą gdzieś na makiecie, to można je mieszać i niewiele ciężko będzie odróżnić jedne od drugich. PKP Cargo, PKP Cargo, różne takie śmaki, owakie. Także to ten UTADO, jak gdzieś będzie w całym sznurze modeli, to być może tego nie zauważycie. No dobra, na szybciutko. Modele wyglądają prawie że identycznie. Spójrzmy na ściany czołowe, czy te są w jakiś sposób zróżnicowane akurat na tym. Tak, są. Tu mamy tak jakby drabinkę w tym miejscu, na tym modelu. Na tym nie mamy, stąd jest użyta inna forma. Pytanie, czy to na tym polega ta różnica w formie, tutaj też mamy, czy to na tym polega, czy na czym innym, tego nie wiem. Tu w tym momencie takie coś na szybko zauważyłem. Także mamy w ogóle różnice, niby malowanie niebieskie takie same, ale też tu te wagony PKP Cargo naszego polskiego są ciut inaczej wykonane, to są te dwa szare. No i właśnie, mówię od razu, tak jakbym prezentował scenę dotyczącą różnic, a w tej scenie mam Wam zaprezentować same modele, tym samym biorę się i prezentuję modele w kolejności numerów katalogowych. 6700 10 pierwszy model z dwuwagonowego zestawu. Obejrzyjmy go może najpierw w ten sposób. Tak jak powiedziałem, wychylnego pudła już nie ma. Ta część, z czego nie zdawałem sobie sprawy, cylindry i cała tam rama wagonu jest zrobiona z metalu, sztywniutkie, twarde poręcze, dosyć grube, lekko przechylone do środka, nie są najprostsze, je by trzeba było troszeczkę odgiąć, żeby to ładnie wyglądało. No, są. Jakie są, tak to wygląda. Krawędzie stopni też niezbyt pięknie pomalowane. Ręczna robota, do której ktoś nie za bardzo się przyłożył. Przepraszam, co kawałek rwie mi się troszeczkę głos. Muszę zatrzymywać sceny i gdzieś odkaszlnąć, ale na okres przedwiosenny leciusieńkie przeziębienie, leciusieńki katar. Niebieskie zderzaki, no właśnie, tak
z grubsza, obejrzyjmy. Trochę tutaj też jakichś pyłków z tego styropianu, z tego pudełka, ale sam wagon schludny, nie idealnie wykonany. Powiedzmy, że te stopnie średnio się podobają i te drabinki, ale ogólnie nie jest specjalnie źle. Wózki kręcą się w miarę przyzwoicie, swobodnie i wagon się fajnie toczy. Jakże lepiej od dawnych właściwości, od właściwości tych najstarszych modeli, Albert Model, gdzieś tam szutrówek, które stawiały dosyć dużo oporów w jeździe na makiecie, ale tak naprawdę to by trzeba było wszystkie te wagony ustawić jeden za drugi i dopiero wtedy zobaczyć, jak to razem jeździ w realnym składzie, gdzieś przy dłuższym zestawieniu, a nie pojedynczy wagon. Tu mimo wszystko zaufania jeszcze do tego producenta nie ma. Dobra, to w powiększeniu obejrzyjmy, cóż to za wagon. 8251670012-2 seria FA VKMPL PKPC PKP Cargo Logistics bez żadnej tam stacji i tak dalej. Data rewizji doskonale czytelna 15.02.15 czy 16.02.15. Aj, miałem powiększyć jeszcze, a nie rozjaśnić. Czy to szóstka, czy piątka, chyba 16, 16.02.15, te różnice są bardzo subtelne. Jak widzicie, no sporo jest paprochów, ale to są tylko paprochy. Sprawdźmy to jeszcze pensetą. Tak, to jest dokładnie paproch. Wydaje mi się, że to jest po prostu naelektryzowany plastik od tych potarć tutaj cały czas w styropianowym pudełku i po prostu zwykła elektrostatyka, która całe tutaj jakieś tam kurz zbiera. Dobrze, jedno czoło w zbliżeniu, wszystkie napisy bardzo fajnie, ostro naniesione. Jak widzicie, to wszystko jest widoczne, czytelne. O ile tego nie widzicie na ekranie, to spokojnie pod lupą da się to wszystko przeczytać. Bardzo wyraźnie naniesione napisy z obu stron. Także tak się prezentuje pierwszy z wagonów. Obejrzyjmy drugi wagon z zestawu dwuwagonowego. Też tych paprochów jest sporo. 8251670100703. Tak samo PKP Cargo Logistics, jest to epoka 6A, na to wskazuje starsze logo PKP Cargo, no i data rewizji, którą już dla jednego wagonu odczytaliśmy z 2015 roku. Epoka 6B od roku 2016. I tutaj mamy datę rewizji 23.05.14, czyli 23 maja 2014 roku. Zwróćcie też uwagę na wózki, one są innego typu jak te w wagonach czeskiego PKP Cargo i już Wam pokażę pierwszy z tych modeli, czyli tu patrzę, w tej chwili posiłkuję się na pudełko, który to jest z nich, to będzie ten wagon. No i właśnie, inne wózki, inny wagon, z pozoru to samo, ale jednak co innego. 3354930012-1 seria UAS i choć są to wagony 418V, to gdzieś w Czechach u czeskiego przewoźnika opisany jako 428V-2 VKMCZ-PCI, czyli PKP Cargo International, zarejestrowany w Czechach. Stacja Ostrawa HLN, czyli Chlawny Nadrażnik, Dworzec Główny. No i oczywiście wszystkie oznaczenia w języku czeskim. Czeskie to są dawne wagony AWT. PKP Cargo International, logo, tu już wątpliwości nie mamy. AS, proszę bardzo.
i data rewizji tego wagonu, zdecydowanie późniejsza jak naszych, 11.06.22. Dlaczego zdecydowanie późniejsza? Dlatego, że ten rebranding na barwy PKP Cargo dokonał się całkiem niedawno, dokonuje się w zasadzie być może cały czas od zaledwie 2, 3, może 4 lat, a wcześniej wszystko to jeździło jako AWT i zdecydowanie w 2015 było to AWT. Jak wygląda też ten wagon w innych szczegółach? Barierki pomalowane na kolor żółty, krawędzi stopni wejściowych tak samo, mówiłem o innym wózku. Ściana czołowa w tym modelu akurat taka sama, ale też tam w tych innych była ciut inna. Względnie wydaje się to samo, jednak chyba tak do końca nie jest. Spójrzmy jeszcze na samą konstrukcję modelu, tutaj tego oprzyrządowania, to jest to samo. Także z drugiej strony tak ten wagon wygląda, te same oznaczenia. To ja już to zostawię, pokażę Wam drugi wagon. Co ciekawe, drugi wagon również PKP Cargo International, ale ten zarejestrowany na Słowacji SK, PCI SK serii UAS tej samej, ale już 428V, nie V2. Co za tym idzie, inny kod kraju 56 i numer wagonu 3356920014-2, nawet w innej grupie. Dlaczego akurat na Słowacji, nie wiem, ta sama stacja Ostrava, czyli w Czechach, pewnie należy tak samo do tego samego oddziału firmy, ale no właśnie, z jakichś powodów zarejestrowany na Słowacji, PKP Cargo International AS. Data rewizji też zdecydowanie współczesna, 27.10.2020. No i ta inna ściana czołowa, teraz to widzimy z bliska, to jest ta wariantowość formy. Z wózki te same jak w tamtym modelu. Obejrzyjmy jeszcze teraz powoli z drugiej strony te same paprochy, wnętrze wagonu pomalowane na kolor niebieski. Jak powinno być pomalowane, czy jednej, czy drugiej wersji, nie mam pojęcia, ale też zauważyłem, że modele zamawiane przez PMR, modele czasami mają wnętrza szare, czasami mają wnętrza niebieskie. Pytanie, czy jest to zgodne z rzeczywistością, czy czym jest uwarunkowane, czy w jednym momencie malowana to tak, a w innym inaczej, nie wiem. A teraz sam model już tenutadą. Też się temu przyjrzyjmy. UAS bez naniesionego typu. Ta sama seria 3356, również na Słowacji. 9300598 z tej samej grupy co ten czeski. Tam było 0598. A nie, przepraszam, dobrze, patrzę na ten sam wagon i w tym tam było 129,1. Także być może z tej samej dostawy. Różnią się jednak ścianami czołowymi, to jest też ten inny wariant, tak jakby z drabinką. Nie mam pojęcia, co spowodowało, że skąd się wziął na stanie Tenutado, natomiast tu może coś tak, tu są dane przewoźnika, Tenutado SK SRO i nic więcej, o jakimś wynajęciu dla kogoś nawet słowa. Data rewizji, ciężko czytelna, ale czytelna. O właśnie, 19.04.17, chyba. Ściana czołowa, jakiś tu mamy opis w języku słowackim czy czeskim? No, chyba w słowackim. Tak by wskazywała logika, ale ja jednego języka od drugiego nie odróżnię. Ciekawe, kto z Was jest w stanie rozpoznać w ten sposób. No i tak to mniej więcej wygląda. Oczywiście wieloma szczegółami, oznaczeniami, napisami, jak tutaj na tych cylindrach. Modele różnią się od siebie.
czy nawet choćby opisami tutaj na takie szczegóły są naniesione, jak tu na tych cylindrach przy zderzakach. Wszystko fajnie jest odwzorowane, także są tu różne modele, nie jest to po prostu z jednej sztancy zrobione, ten sam po prostu napis i tak dalej, tylko zmiana logo, także w jednym tu pomalowane drobiazg, w drugim tu różne oznaczenia i też różne kolory barierek. Zobaczcie, fajnie to wygląda, fajnie mieć taką świadomość, że o te różne smaczki, szczegóły tutaj producent dba, żeby to odwzorować, a nie na zasadzie jak jest, tak jest. To takie moje zdanie w tym temacie, na ile ono jest mega pozytywne, to nie wiadomo, bo nie wiemy, na ile dobrze to mimo wszystko producent odwzorował, czy również szczegóły budowy się zgadzają, czy nie. To mi... No właśnie, psisko mi po prostu chodzi pod statywem i wszystko potrąca. Pora chyba wskazuje mi na to, że muszę zrobić przerwę. Także zaprezentowałem ostatni z wagonów, stąd w tym momencie przerwa. Prezentacji na razie starczy. Zaraz oglądacie wszystko dalej. Przy porównaniu pokażę Wam modele z najstarszej edycji z wychylnym pudłem. To jest ten model nowy, to jest ten najstarszy. Tak, w taki sposób, jaki udało mi się go tutaj ułożyć, żeby był w miarę równo. Tak wygląda w miarę identycznie. Tu jest kwestia gdzieś tej długości. Ono jest, ta długość jest minimalnie różna. Jak przykładam, to wydaje mi się, że to jest to samo. Może to nie chodziło o długość, tylko o szerokość. No i właśnie, pewności nie mam. Coś jest nie tak. A, klapy są na pewno też inne. To jest z wychylnym pudłem i zobaczcie, to tak ma działać ten mechanizm, ale w praktyce jest on mocno zawodny. Gdzieś to tutaj się potrafiło rozlatywać, rozklejać i owszem, możemy gdzieś sobie to ustawić, ale żeby się tym bawić jak uchylanymi drzwiami w siódemce Schlesien modele, czy uchylonymi klapami, jak tutaj w Falsach Roco, czy przesuwanymi drzwiami, jak w wagonach GBS, czy Pico, czy Roco, to na to liczyć nie można. Jest to wszystko niestety dosyć zawodne. Stąd nic dziwnego, że firma wycofała się tutaj z tego rozwiązania. A no właśnie, wnętrze pudła jest inne, ono było składane z kilku elementów, to widać. Wnętrze tutaj mamy jednolite w tym momencie. No i tutaj samo podparcie tego wagonu, to wszystko zobaczcie, trzeba układać, żeby to było właściwie nie tylko tutaj ten element, ale te cylindry, ułożenie gdzieś tutaj tego podwozia na właściwym miejscu, jest to po prostu skórka niewarta wyprawki, wszystko zwłaszcza po wyjęciu z pudełka, trzeba to poukładać, rozlatuje się stąd, no więcej to sprawiało kłopotu jak przyjemności. Także to jest też przykład, że nie każdy bajer, który wymyślimy, ma on jednak sens, jest jednak sens odwzorowywać to w modelu. No dobrze, jakoś to może ułożę, może nie ułożę, może po prostu najlepiej będzie to schować do pudełka tak jak jest. Zresztą na kwiecie z góry tego nie widać. Tu właśnie. Różne logo, PKP Cargo, PKP Cargo Logistics, no i w inny sposób nanoszone gdzieś oznaczenia. Teoretycznie wszystko to samo,
Nie, ten sam układ oznaczeń, poza tak naprawdę logo i tym, że tu mamy ze stacji Lubań Śląski, to cała reszta według szablonu identycznie. Także model z pierwszej emisji i model z ostatniej, bo tu też może warto powiedzieć, że te wagony z tej emisji, tak jak wagony 411V, zostały przez firmę PMR modele określone jako jak na razie wyczerpujące tu projekt produkcji tego typu wagonu obu typów i nastąpi paroletnia przerwa w wydawaniu modeli tego typu wagonu. Na makiecie. Same modele już na makiecie testowałem, nie używałem. Jak mówiłem w jednej ze scen, no, modele Albert Model to nie jest może najwyższa półka, jeśli chodzi o właściwości jezdne. Jeżdżą tak sobie, ale gdzieś producent czyni sporo, żeby poprawić właściwości i jak teraz tymczasowo wstawiłem ten jeden model, to wygląda to całkiem fajnie. Pchnięty, swobodnie zjeżdża, swobodnie się toczy. Tu jeśli chodzi o korzystanie ze sprzęgów, to problemu nie ma. Gniazda, kinematyka, wszystko fajnie działa, czy krótkie, czy długie, i takie składy dają radę. Trochę jest z dociążeniem wagonów, szczerze mówiąc, tu w tym momencie nie pamiętam, jak jest w przypadku tej konstrukcji, czy da się złożyć dłuższe sznury. Kilka wagonów dadzą radę, czy kilkanaście, i czy wahadło złożone z 30 sztuk by po łukach pojechało, to może się okazać, że będzie trzeba dociążać wagony ładunkami. I to też są jakieś sposoby na rozwiązanie tego typu problemów, co choćby, o czym się przekonałem, z węglarkami Albert Model, i wtedy już jest ok. Także jakby coś było nie tak, to w razie czego tu, czy można samemu zrobić ładunki, czy zamówić u Mateusza. Mateusz też pewnie do tego typu wagonów ładunki przygotowuje i poprawimy właściwości jest. Co by nie było, na pewno sznur tego typu wagonów będzie się fajnie na makiecie prezentował i przez te kilka lat trochę już tego było wydane. Wagony 418V już pokazywałem w filmach na makiecie, już jeździłem ze składami złożonymi z tych wagonów. Wagony te najlepiej jednak sprawdzają się, pociągi, jak mamy ich więcej w dłuższych składach. Tak przynajmniej wychodzi mi z tego, co sam obserwowałem. Tu po zdjęciach w internecie ciężko jest cokolwiek znaleźć. No, trafiam na swoje, nawet unboxingi są zdjęcia pojedynczego wagonu, ale nawet te nieliczne zdjęcia, gdzie pokazują wagony w składzie, to te wagony na ogół są w składach jednorodnych. Tu gdzieś tam stoi wszystko, chyba gdzieś na bocznicy, ale fajnie to wygląda w jednorodnych składach, choć oczywiście gdzieś tam pomieszać trochę można, ale prędzej, żeby to był jakiś pociąg na przykład roboczy, jak tutaj. A zresztą, co tu dużo mówić, ja Wam pokażę własne przykłady zdjęć tych wagonów, które gdzieś kiedyś sobie tam zrobiłem, a może bardziej uporządkowałem, bo zdjęć pewnie mam dużo więcej, tylko że już wagonów od paru lat nie chce mi się po prostu porządkować i do katalogów, w katalogach umieszczać. Tu mamy właśnie w zwartym składzie tego typu wagonów, ale tu też jest platforma jakaś do przewozu ciężkich ładunków, ładunek szyn. Widzimy
Teraz tak, to jest wagon innego typu, a tu proszę bardzo, też identyczny skład. Tu proszę bardzo, w pociągu do gdzieś z ładunkiem tłucznia, do chyba budowy toru, a to wy sami najlepiej wiecie. Zdjęcie zrobione parę lat temu, w 2015 roku, 9 lat temu w Mszczonowie. Tu pociąg złożony z wagonów CT Logistics, niestety zasłonięty, tylko tyle w stanie byłem sfotografować, nie byłem w stanie wpakować się na tory, to na Odolanach, kolejne właśnie jakieś tam fragmenty. Inny pociąg, tu jeszcze inny przy CMK, to tyle. Jeszcze mamy tutaj, to zrobione jest, zdjęcia zrobione są we Wrocławiu. Proszę bardzo, bardzo jednolity skład. Pamiętam, wtedy tam stało ze 20-30 wagonów dwóch typów, 418V i tego drugiego w tym momencie ja nie rozpoznam. Fa i wagon FAS, tutaj jak widać. O właśnie, tutaj też ta inna forma. Też tam ta drabinka, którą mamy odwzorowaną w modelu. Także ja mam takie przykładowe zdjęcia, filmy na makiecie robiłem i na pewno będę jeszcze filmy robił. Samo to, że trochę tych modeli już jest oraz to, że to ostatnia emisja i więcej na razie nie należy się spodziewać, to gdzieś w którymś momencie na pewno mnie popchnie, żeby choćby tutaj te 5 modeli wykorzystać i te wszelkie inne, które już w mojej kolekcji są. Ile to kosztuje i gdzie kupić? Zwykle przy prezentacji modeli firmy Albert Model wydawanych dla PMR modele, owszem, o cenach mówiłem, gdzie kupić, to tłumaczyłem, no przykro mi bardzo, można było kupić od PMR modele. Modele pojawiały się też, ale krótko, w świecie modeli. Od pewnego momentu się to zmieniło. Fakt, że są to ostatnie serie, nie wiem, być może są w wysokich nakładach, chyba to by mogło tłumaczyć fakt, że i wagony 411V i 418V od paru tygodni są dostępne w dalszym ciągu na sklepie rybnickiego sklepu Świat Modeli. Jak widzicie, w cenie 470 zł za dwie sztuki, bądź na przykład jest jeszcze jeden pojedynczy PKP Cargo International, który pewnie rybnicki sklep aż tak dużo może nie zamówił, w cenie o połowę niższej, no, za jedną sztukę. Także takie ceny, tak to wygląda. W dalszym ciągu do kupna również i starsze emisje na rynku wtórnym co kawałek się trafiają, stąd przy szaleństwie parę lat temu przy kupnie w ciągu paru minut na sklepie rybnickiego sklepu, przy wiecznych utyskiwaniach, narzekaniach i niemiłych komentarzach na sposób dystrybucji, nagle okazuje się, że modele są, zalegają i nie bardzo chyba jest komu kupić, skoro w dalszym ciągu są w sprzedaży, tak jak tu widzicie ten zestaw, który Wam prezentuję w tym odcinku. No i to coś się zaczyna, coś się kończy. Kończy się era wydawania tych modeli 418V. Pytanie, co to ma oznaczać? Czy oznacza, że nie będą wydawane modele na wyłączność dla PMR modele, a Albert Model będzie w dalszym ciągu różne malowania wydawał? Czy oznacza to, że Albert Model chwilowo zaprzestanie wydawania tych modeli dalej? Czy oznacza to wydawanie nowych konstrukcji wagonów, na to bym najbardziej liczył, i takie gdzieś były plotki w wątku na forum modelarskim, gdzie to komentowano, że to ostatnie modele, emisja właśnie ostatnia z przerwą co najmniej kilkuletnią.
Co by nie było, na pewno też przykład, że w dalszym ciągu są do kupienia. Być może rynek jest nasycony, być może rzeczywiście jest jakiś olbrzymi nakład i każdy, kto chciał kupić, to już kupił, to może o tym świadczy. Tego do końca nie wiem. Należałoby zapytać się u źródła, czy rzeczywiście jest większy nakład, albo wprost w sklepie, czy się nie chcą sprzedawać, czy jak, nie mam pojęcia, nie rozmawiałem, nie pytałem. W każdym bądź razie jest teraz okazja, żeby sobie te modele do kolekcji na spokojnie kupić. Ciekawe modele, ładnie wyglądające, efektownie, nie tak proste jak węglarki i nawet jeśli ktoś nie chce całego sznuru modeli, to wydaje mi się, że w kolekcji pewnie warto mieć, choć już dzisiaj te modele nie są aż taką sensacją, jaką były parę lat temu, kiedy dopiero co weszły na rynek. Teraz są jednak, mamy dużo więcej wagonów towarowych, wszelakich modeli i tak dalej. Jesteśmy naprawdę tutaj wręcz zasypywani modelami. To nie jest ten głód, który był parę lat temu. Także no, łaska tutaj kolekcjonerów modeli taboru polskiego w skali H0 na pstrym koniu jeść. Może po prostu sobie coś nadinterpretuję. Nie wiem, ale zjawisko to wygląda zupełnie inaczej teraz, jak parę lat temu. I to chyba w zasadzie tyle, co miałem do powiedzenia o tych modelach, o tych wagonach. Jak widzieliście choćby z pierwszej sceny, ostatnia emisja to były 4 pary wagonów. Dawniej prezentowałem wszystkie, każde malowania, czy te wyróżniające się. Tym razem zdecydowałem się zaprezentować te powtarzające się PKP Cargo, które skądinąd cieszą się też z reguły największą popularnością. Zawsze to najchętniej kupowane malowanie, nie tylko tych wagonów, ale lokomotyw, modeli i tak dalej. Po prostu to lubimy, mimo że popularne i opatrzone, to jednak w modelach to chcemy. Ten film zrobiłem również z tego względu, że chciałem Wam zaprezentować te PKP Cargo International i wagon Tenutado właśnie razem, żeby to pokazać razem jako potencjalną możliwość kupna naraz 5 modeli do kolekcji. I tu w tym momencie jeszcze dodam, że pozostałe pary modeli mógłbym zaprezentować, tak jak i szutrówki 411V w prywatnych malowaniach, na przykład PTK Holding Zabrze, interesujące, ale jeśli rzeczywiście będzie taka potrzeba, żeby to zaprezentować, obecnie tak dużo modeli jest wydawanych, że siłą rzeczy nie jestem w stanie wszystkiego prezentować na kanale, bo jest tego bardzo dużo, ani nie ma czasu antenowego tyle Waszej uwagi, ani też nie mam tyle czasu, żeby wszystko porządnie sfotografować, sfilmować. Przygotowanie każdego filmu zwyczajnie zajmuje określoną ilość czasu, raz mniej, raz więcej, ale zawsze są to jakieś godziny poświęcone na każdy film. No dobrze, to tyle w tym odcinku z tym apelem na koniec, ewentualnie pytaniem. Jeśli bardzo gorąco będziecie chcieli pozostałe modele, też mogę w razie czego przedstawić, może zbiorczo, może inaczej, ewentualnie udostępnić o nich informacje, jeśli ktoś bardzo potrzebuje. A póki co dziękuję Wam za obejrzenie filmu. Zapraszam do oglądania innych filmów na kanale, jeszcze na obejrzenie zdjęć. Żegnam się z Wami. Cześć!